Kamil, kilka słów na początek a propos dzisiejszego spotkania. Witam wszystkich, gratulacje dla drużyny przeciwnej za walkę. Pierwsza połowa, gdzieś tam męczyliśmy się trochę i zbiórki w ataku mieli przeciwnicy i gdzieś tam no, była równa walka. W czwartej kwarcie udało nam się odjechać. Tam była taka akcja, gdzie Jodła jak takie rypidełko poleciał nad kosz, ale niestety nie trafił. Ode mnie też mogę powiedzieć, że w pierwszej połowie byłem dosyć miętki, przez co zdenerwowałem trenera i grzałem chwilę ławę, ale w drugiej połowie się to zmieniło. No i cieszę się, że wyszliśmy na takie prowadzenie, bo nasze biedroneczki też mogły wyjść, tam Kubiak i Wójcicki. Kolejny mecz wygrany, szósta wygrana z rzędu, to cieszy, dziękuję bardzo. Jeżeli mogę przekręcić, byście w mikrofon? Panie trenerze, Kamil mówi, że był miętki, ale myślę, że druga połowa jednak już należała do Was tak naprawdę. Co mógł trener powiedzieć a propos dzisiejszego spotkania? Tak, dzień dobry. Zdecydowanie Kamil w drugiej połowie był tym Kamilem, którego chcę widzieć w każdym spotkaniu. Był twardy, zdecydowany, pewny siebie. Co do spotkania, wiedzieliśmy, że czeka nas trudny mecz. Wiemy, że DK walczy o play-offy. Wiedzieliśmy, że będą grali w pełnym składzie, aczkolwiek te urazy pewnie nie do końca zostały też wyleczone, ale wiedzieliśmy, że czeka ciężki mecz. Pelplin jako druga najlepiej zbierająca w ataku drużyna w lidze gra fizycznie. W pierwszej połowie mieli 6 zbiórek, w drugiej tylko 2, więc tutaj wykonaliśmy swoje zadanie. Powstrzymaliśmy ich tranzycję, ograniczyliśmy Filipa Stryjewskiego w tranzycji, podając jego rzuty za 3 punkty. Co przełożyło się na niski wynik, jeśli chodzi o Pelki, 67 punktów zdobytych u siebie. To jest rewelacyjny wynik, jeśli chodzi o naszą obronę. I tyle. No, trzymam kciuki. Bardzo emocjonujący mecz. Mnie też emocje w pierwszej połowie poniosły. Jeśli kogoś się uraziłem, to bardzo serdecznie, szczerze przepraszam. Ale tak jak powiedziałem, no, mecz podwyższonego ryzyka, walczymy o najlepsze miejsce przed playoffami, a Pelplin cały czas o ten byt w ósemce, także pozdrowienia dla trenera Kaszewskiego, trzymam kciuki i wszystkiego dobrego. Panie trenerze, jakie plany na finisz sezonu i jakie plany na playoffy? Teraz 2 dni wolnego, więc pojedziemy do Trójmiasta, w środę spotkamy się na treningu. Myślimy o każdym następnym meczu. Tychy to nasz następny rywal. Grają coraz lepiej, są na fali wznoszącej. Będzie ciężkie spotkanie. Tak samo Tychy walczą tutaj o tą najlepszą ósemkę, więc nie patrzymy, nie wybiegamy za daleko w przyszłość. Skupiamy się na każdym najbliższym meczu. Tak było od początku sezonu i tak będzie do końca tego sezonu. Super, dziękuję bardzo. Panie trenerze, na początek kilka słów a propos dzisiejszego spotkania, poproszę. Gratuluję zespołowi Zapola, trenerowi Skibińskiemu, zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję moim chłopakom za zaangażowanie, za walkę, bo na pewno każdy z nich chciał w tym spotkaniu walczyć o zwycięstwo i na tyle, na ile pozwoliły nam siły, walczyliśmy. Uważam, że wynik ten nie odzwierciedla tego, co się działo na boisku. Przede wszystkim no już końcówka trzeciej kwarty i czwarta przegrana wysoko. Wynikała pewnie też z braku sił. No tak jak się trenuje, jak to się mówi, tak się gra. No jest sytuacja, że mamy teraz ogromne problemy zdrowotne w zespole. Nie przeprowadziliśmy już od dłuższego czasu treningu 5x5. Co niektórzy gracze po raz pierwszy dzisiaj dopiero wyszli do gry od 2 tygodni. No i dlatego tutaj też upatruję przyczyn naszej porażki. Dziękuję. Patryk, jak Ty byś ocenił dzisiejsze spotkanie? Dzień dobry przede wszystkim. Według mnie drużyna Zapola pokazała też, że już tak naprawdę mają pewne te play-offy, że są na bardzo fajnym poziomie. Są bardzo dobrze ułożoną drużyną i myślę, że tą konsekwencją troszeczkę do końca, od połowy trzeciej kwarty myśleliśmy, oni przejęli inicjatywę i tak naprawdę może zabrakło tlenu, zdrowia. Nie chcę tu też na nic zrzucać, bo myślę, że najczęściej trzeba upatrywać winy po prostu u siebie. I myślę, że jeśli my byśmy zagrali lepiej, wszyscy, czy to ja, czy każdy inny, to ten mecz był do wciągnięcia.
Super. Panie trenerze, przed nami taki intensywny czas, bo wyjazd do Kołobrzegu, później mecz u siebie z Wrocławiem, a następnie derby Kociega. Czy to będzie dobry czas, żeby zregenerować siły w jakikolwiek sposób? Bardzo ciężko. Tak jak mówię, no tutaj jest sytuacja, że największym naszym problemem jest teraz zdrowie. I tutaj będziemy robić wszystko, żeby klub robi wszystko, żeby doprowadzić zawodników do pełnej sprawności. Na pewno dodatkowo uraz dzisiaj Wojtka Dzierżaka. Nie wiem, w jakim stopniu będzie ten chłopak wyglądał w dniu jutrzejszym, ale na dzień dzisiejszy no to też nie napawa optymizmem. No co, mamy taką sytuację, jaką mamy, taki jest sport, kontuzje są wliczone w tą dyscyplinę sportu. Musimy się z tym zmierzyć, będziemy robić wszystko, żeby jakoś przetrwać ten ciężki okres. Super, dzięki wielkie. Dziękujemy.